Dobra, witajcie moi drodzy, po długiej przerwie, po 3 tygodniach wracamy, bo nam się troszeczkę pochorowało i wracamy z obiecanym naszym kochanym Q&A'em. Było tak, że na Instagramie, na naszych Instagramach w sumie wrzuciliśmy, tak, że mogliście zadawać pytania, no ale na takich oficjalnych pytaniach tak nie za wiele osób odpowiadało, więc wymyśliliśmy nie było coś, chętnych. Wymyśliliśmy coś innego, że damy anonimowe pytania. No i tam się posypało. Co od razu pokazuje to, że ludzie boją się chyba zadawać takie pytania, żeby ktoś wiedział, że to oni zadali to pytanie, ale na tych anonimowych, no ja miałem całą masę, Wika drugą całą masę pytań. No i na część odpowiadaliśmy na Instagramach, więc też warto śledzić. Jeszcze nie śledzicie nas na Instagramie, to też wbijajcie. No i teraz na tę drugą część, którą sobie zostawiliśmy dla Was, poodpowiadamy tutaj. Było pierwsze pytanie, od razu zaspoileruję. Czy tutaj też będą takie kontrowersyjne pytania, czy nie? Zobaczycie. Oglądajcie do końca. Dobra, tych pytań jest troszeczkę, więc też będziemy tak szybko odpowiadali, żeby ich jak najwięcej zaliczyć. Więc bez zastanawiania się... Kto pierwszy? Kamień, papier, nożyce. Nie, dawaj do dobra, jednego. Ty pierwszy. Dawaj do jednego. Raz, dwa, trzy. Kur... Mówiłeś, że zawsze dajesz... Zawsze dajesz nożyczki pierwsze. A widzisz? Dobra. Pracujesz z Matim, czy i masz inną pracę? Pracuję z Matim. Skoda traf 10, ale czemu akurat ona? Miałeś jeszcze na oku coś innego szukając auta? Nie, jeżeli chodzi o auto, to Skoda była na pierwszym miejscu, bo to było chyba no, najtańsze auto z najwyższej półki i sportowe. W sensie mogłem za tę samą kwotę mieć Audi A4, która była w Golasie, a tutaj miałem Skodę RS. 260, a wyszło tam 275 koni, więc Skoda po prostu. Jaką lubisz pozycję? Ale do spania? No nie wiem, no takie jest pytanie. Co... Wybierz. To lubię spać na boku. A którym? Na lewym boku. No, a ja śpię na prawym, więc... Audi twoja? Nie, ta Audi ze zdjęcia jest klienta i to jest nasza realizacja. Czy mamy wspólny tatuaż? Mamy wspólny tatuaż. Ja mogę nawet pokazać. Tutaj mamy taki wspólny tatuaż. Ja nie będę pokazywać. Jak się poznaliście? Wydaje się, że bardzo do siebie pasujecie. To pytanie później. No dobra. No lecę jak po się kolei. No dobra, jak się poznaliśmy? Krótko zwięźlej na temat. Poznaliśmy się w pracy Wiktorii. Ja tam przyszedłem i tam ją ujrzałem i się zakochałem. Jaką szkołę skończyłaś? Kim jesteś z zawodu? Nie skończyłam żadnej szkoły. Nie mam zawodu. Kiedy się widzimy? No ale kto to zadał? Ale to jest... No bo to wiadomo, kto zadał. No. Michael. Aha. No to kurde, jak nam wycieczkę załatwisz w końcu. Czy to jest dziecko Mateusza? To nie jest dziecko Mateusza. A o jakim dziecku mówisz? No, o Jagodzie. Tak, no Jagoda nie jest moim dzieckiem, ale bardzo ją kocham. Kuba się pyta, czy oglądałeś odcinek. Nie, jeszcze nie. Jesteś diabłem czy aniołem? Pół na pół. Jak długo jesteście razem? W maju będzie rok. A którego maja? 13. Pechowy 13 czy szczęśliwy? Szczęśliwy. Pajacowanie jest dodatkowo płatne? A to zależy gdzie. Kiedy vlog, bo się stęskniłam? No to właśnie tutaj teraz jest ten vlog i mam nadzieję, że się podoba i zostańcie do końca. Zastanawiam się nad powiększaniem biustu. Może nagrasz odcinek. PS, uwielbiam cię. Tak będzie z tego odcinek, opowiem całą historię, jak to było i mamy też nagrane takie różne, jak jechaliśmy na operacje, jak mamy złożony odebrałeś. Krótki filmik taki, który mieliśmy gdzieś udostępnić, ale go nie udostępniliśmy, więc zostawiliśmy sobie na później i w sumie przyda się na odcinek. A w sumie w kwietniu będzie odcinek. No. I dziękuję, że mnie uwielbiasz. Co jest najtrudniejsze na początku w działalności z wrappingiem? Najtrudniejsze na początku jest nauczenie się tego fachu. Mogę otrzymać twoją bluzę? Otrzymać nie, ale możesz sobie kupić na sklepie firmowym. Chyba, że chodzi o moją prywatną jakąś bluzę, to na pewno nie, bo lubię wszystkie moje bluzy. Co najczęściej zarzucają wam hejterzy? Co nam zarzucają hejterzy? O, ja wiem. Ale to się dowiecie z tego, z tych anonimowych pytań, tak mi się wydaje. No dobra, no to możemy przejść do anonimowych. To będzie nawiązanie. Dobra, to były szybkie pytania, szybkie odpowiedzi na rozgrzewkę. Teraz lecimy z pytaniami anonimowymi. No i tutaj może troszeczkę będzie ciekawiej.
Znaczy ja znam te pytania, więc myślę, że będzie ciekawiej. Ale pytanie, czy czytamy wszystkie, czy nie? No, czytajmy wszystkie. A czytamy wszystkie? No dobra, to teraz znowu ja, tak? Bo ty skończyłaś. Jaką masz toksyczną cechę? To, że się, to, że się często obrażam, to jest toksyczna cecha? No, trochę tak. Tak, często się obrażam w sumie o nic. Nie wiem po co. I często też rozmawiamy na ten temat? I razem się zastanawiamy, potem jak już jest okej, po co to było. Najgorsze kłopoty, w które wpadłeś jako dziecko? W sumie to ja byłem, kurde, grzecznym dzieckiem. Ja nie miałem żadnych kłopotów. Czym na co dzień pielęgnujesz włoski? Czym na co dzień pielęgnuję włoski? W sumie to po prostu szampon, odżywka. Taka do spłukiwania, a przed wysuszeniem jeszcze daję taką odżywkę bez spłukiwania na samym końcu. Twoja stylówka jest... Nie chcesz wyglądać jak facet z klasą, bo teraz tak wiejski kogucik. Koniec? Koniec. No, przykro mi bardzo, no nie każdemu musi odpowiadać mój wygląd. Ważne, żebym ja się czuł dobrze w tym, w czym chodzę i tego też Wam życzę, żebyście nie zwracali uwagi na to, co ktoś mówi. To Wy macie się dobrze czuć w ciuchach, w których jesteście. Nie wydaje mi się, żebym, nie wiem, ubierał się jakoś tak super ekstrawagancko i nie wiem, jakoś tak normalnie raczej chodzę. No lubię dresy. Bardzo lubię dresy, może dlatego, że AWF skończyłem. Czy chciałabyś, żeby dzieci Matiego mieszkały z Wami? Myślisz, że to się kiedyś wydarzy? Jest to prawdopodobne, że to się kiedyś może wydarzyć, bo wiadomo, dzieci kiedyś będą starsze, tak? I będą mogły podjąć decyzję też jakby na przykład odnośnie szkoły, że jest więcej możliwości we Wrocławiu i no Mati oczywiście jest za. No żeby tak, była taka opcja i też ja jak najbardziej jestem za. No na tę chwilę one są jeszcze za małe, żeby malutkie. W ogóle takie pytania poruszać. Takie małe dzieci muszą być przy mamie. No. To prawda. Też jestem za tym. Natomiast co czas przyniesie, no to się okaże tak naprawdę. My nie wiemy, co za rok będzie, a co dopiero jak dzieciaki będą miały po 15-18 lat. No, dokładnie. Masz jakieś informacje od policji na temat Mercedesa, czy sprawa ucichła? No, informacje są trochę do dupy, bo sprawa ucichła, śledztwo zostało umorzone, a ubezpieczalnia nie chce wypłacić pieniędzy. Więc mam nadzieję, że się na sądzie nie skończy, bo ubezpieczenie mieliśmy rentalowe. No, więc tak to wygląda. Na tę chwilę będziemy musieli się poprzepychać troszeczkę papierami. No i już zajmuje się tym prawnik, także no, mnie to nie dotyczy. Ja dostarczam po prostu wszystkie informacje i dokumenty, które są potrzebne do załatwienia tej sprawy. No i, że tak powiem, stay tuned. Czy twój były płaci alimenty, czy po prostu jakoś się dokłada do utrzymania małej? Płaci alimenty. Jak temat wypożyczalni? Prowadzisz jeszcze? Nie. Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to na razie jest zawieszona i raczej po tej sytuacji nie wiem, czy do tego wrócę, bo to bardzo wymaga dużo poświęcania czasu. Jeżeli macie wypożyczalnię sportowych samochodów, to musicie mieć jaja ze stali, powiem wam szczerze. Ludzie, którzy mają wypożyczalnię, mają mnóstwo tych samochodów, po prostu chyba po nocach nie śpią. Przy jednym samochodzie jest dużo pracy, to przy 40 to sobie tego po prostu nie wyobrażam. Tym bardziej, że ubezpieczalnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, no, migają się od płacenia i wypłacania pieniędzy. Więc na tę chwilę, że tak powiem, temat upadł. Twoja najdroższa torebka? Ojej. To najdroższa 1200 zł. A to jest dużo czy mało za torebkę? Zależy. Czy kiedyś opowiesz, co było przyczyną rozwodu? Może powiem Wam w skrócie po prostu. Czasem jest tak, że dorośli się nie dogadują i nie są w stanie ze sobą żyć. Czy masz konto na Vinted? Sprzedajesz tam ubrania? Czy co robisz z rzeczami, których już nie nosisz? Kiedyś miałam konto, nie, w sumie mam konto na Vinted, ale po prostu nie funkcjonuje, bo nic tam nie dodaję, bo kiedyś sprzedawałam, ale nie mam na to czasu, żeby w ogóle porobić zdjęcia i później targować się o 5 zł. Na przykład, no bo wystawiałam rzecz, miałam masę później wiadomości, czy mogę na przykład coś sprzedać 5 zł taniej i nie chcę mi się tego robić, bo ja nie wystawiałam tego za jakieś miliony, tylko naprawdę za takie śmieszne kwoty. Mhm. Więc nie chcę mi się chyba w to bawić. Chociaż, co robię ze starymi ubraniami?
Mam ich za dużo w szafie, szafa się nie domyka, nie mieszczę się i... Tak, wiecie co ostatnio powiedziała? Że w ogóle, że ona się wprowadzi jeszcze do mojej szafy, bo już się w dużej garderobie nie mieści i czy jej udostępnię z takiej mojej metrowej szafki troszeczkę miejsca. Ojej, trzy wieszaczki bym udostępnił. Dupa tam nie ma, masz swoją dużą szafę, to się tam mieści, a jak nie, to nie, no, ale do PCK. Muszę się zmobilizować i wystawić moje i Jagody rzeczy. Co byś poradził, gdyby ktoś cię zapytał, jak zagadać do kobiety na ulicy? Szczerze nie wiem, nie mam pojęcia, ponieważ albo nigdy, albo bardzo dawno tego nie robiłem, bo nie mam po prostu takiej potrzeby. Czy kiedykolwiek pływałaś nago w wodzie? Nie. Nigdy? No nigdy. Ojej, to musimy to odhaczyć. Ja pływałem. I to w morzu. Czy jest tak, że żałujesz założenia własnej firmy? Nie. Absolutnie nie żałuję założenia własnej firmy. Jest to moje marzenie, które spełniam codziennie i codziennie staram się tą firmę rozwijać. Największy progres widać po tym, jak to wyglądało 10 lat temu, a jak to wygląda teraz. Jakiej muzyki słuchasz? Oj, różnej. To zależy od nastroju, ale najczęściej jest to rap, polski rap. Czemu Czarek już z Wami nie współpracuje? Czarek z nami nie współpracuje, ponieważ poszedł na swoją działalność gospodarczą i ma swoją firmę. Jak zareagowali Twoi bliscy, mama, tata, ogólnie rodzina, na info, że będziesz nagrywać na YouTube? Oglądają? Jak zareagowali, to w sumie bez jakiejś konkretnej reakcji. Powiedzieli, że spoko i tak oglądają i mi się podoba. Może nie pytanie, ale mam wrażenie, że odkąd zaszły w Twoim życiu dość duże zmiany, widać jakby, nie wiem, odklejkę lekką, bez urazy, ale troszkę tak to wygląda. Widać, że zupełnie inny content niż jeszcze rok temu. Chyba, że teraz jesteś bardziej sobą, a wtedy byłeś trochę stłamszony. Co myślisz? Pytanie, tak, tam jest, że inny content, zupełnie inny content niż rok temu, tak? Tak. No pytanie, o który kanał chodzi. Czy no tego kanału nie było, no to ten kanał, contentem tego kanału jest po prostu nasze życie. A jeżeli chodzi o firmowy, no to content się nie zmienił. Tam jest dalej oklejanie pojazdów cały czas. Co do odklejki, nie wiem, na pewno mi się dużo rzeczy w głowie poukładało od pewnego czasu. Jestem też spokojniejszy, po prostu cieszę się życiem. I jeżeli komuś to przeszkadza, no to niestety, ale sorry, no nie musi oglądać nas i tego, co my robimy. Może zająć się swoim życiem. A czy odklejkę? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że po prostu w końcu jestem sobą. A co do odklejki, to oglądaj odcinek za tydzień. Tak a propos. Kurde, to jest mocne pytanie teraz. Ale no nie wiem, no zobaczymy, jak z tego wybrnie. Jak to jest rozbić dwie rodziny na raz? O, to są te smaczki. To są te smaczki? Tak, to są właśnie te smaczki. Mocne i grube pytanie i nie wiem, kto miał w głowie zadając je, ale takie padło. Nie wiem w ogóle, po co zadawać takie pytania. I czy ta osoba faktycznie, nie wiem, odpowiedź na to pytanie zmieniłoby jej życie diametralnie, nie wiem, nie rozumiem. Ale nie rozbiłam dwóch rodzin naraz. Nikt żadnej rodziny nie rozbił i to jest 100% prawda. Ile chcesz mieć lat, kiedy się ożenisz? Nie chcę mieć lat, w których się ożenię, ponieważ nie planuję się żenić. Ile czasu trwał Twój najdłuższy związek? Prawie 5 lat, tak. Bo się zastanawiałam, czy było 5 lat, ale nie, nie było. Kiedy jakieś zdjęcia Wiki w bikini przy autach? Będzie sztos! Słuchajcie, zbliża się lato. Ja moje umiejętności fotograficzne wznoszę na coraz wyższe poziomy, więc może się coś pojawi. Doradzasz Mateuszowi, jak się ubierać, czy on sam sobie wypracował taki styl? Czy doradzam tak sama z siebie? Znaczy, zawsze mu coś doradzę, podpowiem, co jest fajne, co mi się podoba, ale on częściej się pyta mnie o zdanie, jeżeli chodzi o ubrania. Bo ja wiem, że nie mam o tym kompletnie zielonego pojęcia i nie chciałbym wyglądać. Ale teraz jak moim pańsk. Zdaniem już wiesz, jak mniej więcej. No tak, ostatnio z szafy wyjąłem bardzo ładną zimową kurtkę, która się bardzo Wiktorii spodobała. Po czym, jak ją ubrałem, to powiedziała, czy idę kupić wędkę. Kurwa, bo wyglądałem, jakbym na ryby szedł. No, także tak, jeżeli chodzi o mój styl, to jest wypracowane przez mojego kotka. Macie kontakt jeszcze z Bubą? W ostatnim jego filmie widziałem follow-up do Was przy okolaniu zderzaka.
No z Bubą mamy sporadyczny kontakt, nie jest tak, że codziennie piszemy ze sobą, ale tak, nie obraziliśmy się na siebie, cały czas mamy jakiś kontakt i ja mu dopinguję z jego kanałem. Najdziwniejsze miejsce, w którym kiedykolwiek poszłaś do łazienki? Dla mnie najdziwniejsze to chyba w samolocie. Czemu? No bo to nie jest takie codzienne. No dla kogoś, kto lata codziennie samolotem. No a ja nie latam codziennie samolotem, no dla mnie najdziwniejsze. Co, jak tam było? W sumie normalnie. Ale dalej masz tą świadomość, że jesteś tak wysoko i robisz siusiu. I potem ludzie myślą, że to deszcz. No właśnie. Czy miałeś za złe byłej żonie wyprowadzkę z chłopakami tak daleko? Myślisz, że to było po to, żeby utrudnić z nimi kontakt? Absolutnie nie mam za złe, bo to było też ustalone razem. Z tego względu, że no tam ma siostrę swoją w Szczecinie, tam gdzie są dzieciaki. No i też łatwiej jej, bo jest też bliżej rodziny. I ja z kolei, jak jeżdżę odwiedzać chłopaków, to też mam bardzo blisko moich rodziców, więc przy okazji ich odwiedzam, także jakby win-win. Za kim najbardziej tęsknisz? Z tego, co zauważyłam, to za małą, jak jest u Michała, u swojego taty. No i za tobą, jak wyjeżdżasz beze mnie. Wysyłałeś kiedyś komuś jakieś nagie zdjęcia? Tak. Z kim się całowałaś po raz pierwszy? Jak miał na imię? Gdzie on teraz jest? Z kolegą z gimnazjum. Pierwsza się całowałam w gimnazjum, w drugiej klasie. Naprawdę. Ja w podstawówce. Nie, ja w gimnazjum w drugiej klasie. Pokaż ulubione zdjęcie Wiki. Gdzie najbardziej ci się podoba? No to teraz będzie ciężko, ale tutaj wam się gdzieś wyświetli. To zdjęcie, które mi się najbardziej podoba. Pewnie to jest jedno z tych, które robiłem. Twój największy kompleks? Włosy. Zdecydowanie, bez zastanowienia, włosy. Opisz Wikę w 5 słowach. Pracowita, sumienna, ambitna, wredna i zazdrosna. Jedna rzecz, bez której nie możesz przeżyć. Szczotka do włosów. Kurwa, myślałem, że ja. Rzecz. No dobra. Wzorujecie się trochę na Dane i Majewskim? A to jest hit, bo to już się tak za nami ciągnie jakiś czas. Często to pytanie jest zadawane. No ale odpowiedz. Nie no, jeżeli chodzi o mnie, to kompletnie nie. Znaczy, ja Daniela znam. Nawet był u nas też w firmie, też oklejaliśmy im auto, ale kompletnie się na nich nie wzorujemy. To na dobrą sprawę, to wszystkie kanały, gdzie są pary, które sobie tworzą kanał, to mogłyby się wzorować wszystkie pomiędzy sobą. Zawsze byłaś pewna siebie, czy pracowałaś na to? Pracowałam na to, nad pewnością siebie. Dużo pewności siebie dodaje mi to, jak wyglądam aktualnie. Podoba mi się po prostu sobie. Ale wiadomo, że też mam czasami gorszy dzień i ta pewność siebie znika. Ale potem wraca i to wszystko w porządku. Twoja żona chyba nie przepada za Wiktorią w takim razie. Ja wiem, czy nie przepada. One się tak naprawdę nigdy też nie poznały. Też było takie pytanie chyba na Instagramie, na które odpowiadałem, więc one fizycznie się nigdy nie poznały. A czy przepada, czy nie, jakby nie mi to oceniać. Wiem, że na pewno nie robi nam pod górkę, bo tak naprawdę najważniejsze są dla nas dzieci. No i też, żeby tych dzieci nie nastawiać jakby negatywnie do swoich nowych, przyszłych partnerów i tak dalej, bo wiadomo, że też może się zdarzyć, że i druga strona będzie miała swojego partnera. Także no, odpowiadając na pytanie, no najważniejsze dla nas są dzieci i ich dobro, po prostu. Czy słyszałaś już kiedyś, że jesteś podobna do Dziarmy? Ty sama zauważasz podobieństwo? Ja uważam, że to jest kłamstwo, bo to Dziarma jest podobna do Wiki, to po pierwsze. Nieprawda. Czy słyszałam? Tak, nieraz to słyszałam, to nie tylko w komentarzach, jakichś czy tam wiadomościach, ale tak byłam pewnego razu nawet na imprezie i byłam w toalecie i zaczepiła mnie parka. I oni zaczęli mi wmawiać, że ja to ona, a ja mówię, że nie. No i chyba coś w tym jest, bo naprawdę dużo osób to mówi. A Wika też była w związku, jak się poznaliście? Tak, jak się poznaliśmy, to byłaś. Dużo ci przybyło obserwujących na Instagramie, odkąd jesteś z Mateuszem? Dużo. Ty dostajesz więcej pytań, czy Wika? A, no wydaje mi się, że ja dostałem więcej pytań. Jak ci się żyło, jak byłeś singlem? Co ja mam powiedzieć?
Ja mam za ciebie odpowiedzieć? Nie wiem, jak mi się żyło, jak byłem singlem. Na pewno kiedyś byłeś singlem. No ja właśnie, kurde, chodzi o to, że ja bardzo wcześnie zacząłem mieć dziewczyny. Ja bardzo lubiłem być w związku i szczerze, jak byłem singlem, to było mi źle. Dlatego zazwyczaj byłem w kolejnym związku. Chodzicie na imprezę, czy wolicie raczej spokojne wieczory na kanapie? Ojoj, to na tym można się trochę rozwodzić w tym temacie, ponieważ teraz w okresie zimowym zdecydowanie wieczory na kanapie. To tak. Dużo wieczorów na kanapie. Bardzo dużo wieczorów na kanapie. No i na tym etapie chyba zakończymy te nasze pytania, z tego względu, że też już jesteśmy zmęczeni, jest tego mnóstwo. Zostało bardzo dużo. A jest pół do 22. Także dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba taka forma filmu. Czy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej? I czy w ogóle mamy wrzucać takie coś na Instagramie, żebyście mogli nam zadawać te pytania, na które będziemy Wam odpowiadać? No i tyle. No dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. No i czy nagrywać drugą część Q&A, bo my odpowiedzieliśmy na, nie wiem, może z połowę pytań. Druga połowa nam została, a trzecią połowę... Są trzy połowy? Nie ma trzech połów, ale trzecią połowę odpowiedzieliśmy jeszcze na Instagramie, więc tych pytań naprawdę było no, mnóstwo, cała masa. Także tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chodzi o Q&A, to piszcie w komentarzach, czy robić kolejnego Q&A, tak żebyście mogli poznać odpowiedzi na resztę pytań, które nam zadaliście. I pewnie jakieś nowe może też stworzymy, w sensie możliwości zadawania pytań. I tyle chyba. No to chwilę się żegnamy i widzimy się za tydzień na odcinku, gdzie będzie moja metamorfoza. Ujadzę.